Witam wszystkich bardzo serdecznie. Spotykamy się nad rzeką Motławą w Gdańsku. No i widzimy taki klasyczny widok. Bardzo go lubię. To jest klasyczny widok na Filharmonię Bałtycką zbudowaną z dawnej elektrowni Ołowianka, przebudowanej, odnowionej, właściwie odrestaurowanej. Widzimy też rudowęglowiec Sołdek, symbol Gdańska, Stoczni Gdańskiej, który, jak wspominam, budował też mój dziadek w Stoczni Gdańskiej. Dziadek miał taki medal, pamiętam. Medal został przyznawany właśnie tym, którzy uczestniczyli w budowie rudowęglowca Sołdek tuż po wojnie. No i oczywiście po lewej stronie nasz nieśmiertelny żuraw gdański, dźwig portowy. Też jest to takie miejsce symboliczne dla kina, dla filmu, bo tutaj w tym miejscu po raz pierwszy spotyka się Zbigniew Cybulski i Teresa Tuszyńska w czasie filmu. Spotykają się w filmie, w tym miejscu, w filmie Do widzenia do jutra Janusza Morgensterna. Także jest to miejsce dla kina ważne. Chciałem dzisiaj opowiedzieć o artyście, aktorze związanym ściśle z Gdańskiem, o Henryku Biście, który spędził w Gdańsku, w Trójmieście i w Teatrze Wybrzeże około 30 lat. I pamiętam, że jak widziałem i jak widzę Henryka Bistę w polskich filmach, kiedy oglądałem w latach 90., kiedy teraz oglądam, to byłem i jestem dumny z tego, że Henryk Bista to aktor z Gdańska, z Trójmiasta, bo naprawdę był i jest cenionym aktorem. Jego role zawsze były bardzo ważne, wybitne, był aktorem charakterystycznym, ważnym i pojawiał się bardzo często w polskich filmach i serialach, a także oczywiście w teatrze. Jestem tak dumny, jak teraz na przykład, byłem tak dumny z tego, że Henryk Bista jest na ekranie, jak teraz na przykład, kiedy widzę Dorotę Kolak, która jest znamienitą aktorką i która często pojawia się w polskich filmach i wiem, że jest z Gdańska i no cieszę się po prostu, że mamy tak wybitną tutaj aktorkę w Teatrze Wybrzeże. Jeśli chodzi o, wracając do Henryka Bisty, to pamiętam, że na festiwalu w Gdyni na początku lat 90. grał w co drugim filmie. Te filmy wtedy zbierano i w konkursie po prostu Henryk Bista był jakby w co drugim filmie. Grał chociaż małą epizodyczną rolę lub drugoplanową. Mówiło się wtedy, na początku lat 90., że jeśli się nie zatrudni Henryka Bisty chociaż na sekundę, na minutę do filmu, to film się nie uda. Więc po prostu żartowano, że zatrudniano go dlatego jako taki symbol jakości, symbol dobrej jakości filmu. Henryka Bistę głównie pamiętamy z filmów, rzeczywiście. Grał on bardzo często, jego jakby kariera rozkwitła, jeśli chodzi o film w latach 80. i 90. Pamiętamy go na przykład z filmu Piłkarski poker. Pamiętamy go oczywiście ze znakomitej roli w filmie Lawa Tadeusza Konwickiego na podstawie Dziadów Mickiewicza, gdzie za rolę w drugoplanową senatora Henryk Bista zdobył Złote Lwy Gdańskie. Pamiętamy go oczywiście, każde dziecko wtedy, a teraz dorosły, który pamięta Akademię Pana Kleksa, pamiętamy go jako wielkiego elektronika. W Podróżach Pana Kleksa i w Panu Kleksie w kosmosie. Pamiętamy go z serialu Ekstradycja. Pamiętamy go z filmu Wabank. Henryk Bista urodził się w 1934 roku w Rudzie Śląskiej i miał, generalnie rodzice jakby kierowali go w takim kierunku nauk ścisłych. Dlatego on zaczął studiować architekturę, zaczął studiować mechanikę, tej architektury nie skończył, bo marzyło mu się reżyserowanie. Po prostu chciał zostać reżyserem. Ale żeby zostać reżyserem, to okazało się, że w tamtych czasach trzeba było skończyć jakieś studia, więc rozpoczął studia aktorskie. Rozpoczął je w Warszawie, a rodzicom no, mówił, że studiuje budownictwo. Udało mu się te aktorskie studia skończyć i rozpoczął
swoją pracę. Jedna wersja mówi, że w Teatrze Ateneum w Warszawie debiutował w teatrze, a inne wersje, też jakby alternatywne, są dwie takie wersje, że w Teatrze Wybrzeże. Że jeden sezon w Teatrze Wybrzeże, gdzie zadebiutował, a po sezonie przeniósł się właśnie do Teatru Ateneum, potem do Lublina, do Teatru w Lublinie i wrócił do Gdańska w 1962 roku. I został do początku lat 90., także pracował, jak wspominałem, w Teatrze Wybrzeże w Gdańsku 30 lat. Zagrał 84 role. Gdańsk był dla niego najważniejszym, właściwie Teatr Wybrzeże był dla niego najważniejszym miejscem pracy. No jeszcze oczywiście uczył również studentów w studium aktorskim Teatru Wybrzeże i studium aktorskim w Teatrze Muzycznym w Gdyni. Jego takie współpracował tutaj z miejscowymi reżyserami, przede wszystkim z reżyserem Hebanowskim, z Golińskim. Zagrał takie role jak Jagona, o której mówił, że to jest rola przełomowa w Otello dla niego. To była rola właśnie w Otello na podstawie Szekspira. Zagrał Gustawa Konrada w 1989 roku na podstawie Dziadów Mickiewicza. W 79 roku miało być to takie trochę profetyczne przedstawienie, które jakby przewidywało, mówiło o tym, co się miało potem wydarzyć w sierpniu 80 roku na Wybrzeżu. Grał w komediowe też role, na przykład w Zemście. Grał na przykład w Robespiera, w spektaklu Sprawa D'Antona. Wiele, wiele jakby głównych ról, których to głównych ról prawie nie udało mu się zagrać w filmie, mimo że to z filmu jest najbardziej znany. Był nazywany mistrzem epizodu. Był nazywany też geniuszem aktorstwa, mistrzem szczegółu. Bardzo jak zegarmistrz dopracowywał swoje role. Był bardzo skrupulatny w tym dobieraniu ról. W dobieraniu ról i jakby starał się stworzyć nawet z najmniejszego epizodu, jak mówił, nawet z minutowego wejścia na ekranie, ważny epizod, ważną rolę, coś istotnego. Jak mówią, stosował metodę Stanisławskiego i on stawał się tą postacią. Był zapamiętywany, dlatego można było go zapamiętać z tych ról, bo naprawdę był zaangażowany w to, co robił. Traktował ten zawód bardzo poważnie i grał bardzo dużo. On zagrał, jak się oblicza, łącznie 350 ról. W filmie, w serialach, w 30 serialach grał, w 125 teatrach telewizyjnych i reszta to wiele, ponad setka ról w teatrze tym tradycyjnym, na deskach teatru tradycyjnego. Czyli bardzo pracowity, ale spokojny człowiek. Mówił, że lubi spokój i spacery z psem na przykład. Mieszkał w Gdańsku. Najpierw mieszkał w Gdańsku od początku lat 60. Na ulicy Chłopskiej. Potem z żoną przenieśli się do Sopotu, na ulicę Mazowiecką 34. Mówiono też o nim aktor demoniczny, bo grał właśnie takie też role właśnie bardzo, nazywano go też wcieleniem zła, potrafił jakby stworzyć, ale generalnie jego wachlarz jakby tych możliwości aktorskich był dosyć szeroki, bo jak mówiłem, potrafił i zagrać komedię i tak dalej. To charakterystyczne było to, że wypracował sobie takie środki aktorskie oszczędne, ale bardzo szczegółowe, bardzo wyraziste. Ten znakomity aktor zmarł w Warszawie w roku 97. Ostatnią jego rolą to była rola w filmie Sztos, w debiucie Olafa Lubaszenki. W filmie, który rozgrywał się właśnie na Wybrzeżu, w Sopocie przede wszystkim. No i w Ekstradycji 3 już nie zdążył tej roli zobaczyć. Także grał też w Ekstradycji 3. Pamiętamy go z tej roli. No i został pochowany na cmentarzu powązkowskim, a potem przeniesiony
do Włocławka na cmentarz i tam można odwiedzić grób Henryka Bisty we Włocławku na cmentarzu. Także przede wszystkim polecam filmy z Henrykiem Bistą, bo warto naprawdę, warto wrócić do tych filmów, obejrzeć, bo to był naprawdę znakomity aktor, uznawany za mistrza i właściwie brak takiego aktora, brak go wtedy bardzo żałował, bo miał 63 lata, to naprawdę niedużo, on dopiero jakby mógł zagrać wiele, wiele, wiele jeszcze dojrzałych takich ról. Przecież aktorzy żyją jak Wiesław Gołaz do roku 90, do wieku 90 lat na przykład. Także szkoda, że tak wcześnie zmarł. Można wracać do jego filmów, do przede wszystkim tych właśnie Dziadów Mickiewicza, gdzie zagrał Lawy, do filmu Lawa, gdzie zagrał senatora. Wielu seriali, wielu ról w teatrze, telewizji i do tych wielu filmów, w których grał. Życzę wszystkim dużo zdrowia, pogody ducha i słońca jesienią.